Amerykanie testowali teraz pocisk zrzucany z kolei z bombowca B-52, który no, nie rozpędzi za bardzo tego pocisku, bo jest to samolot poddźwiękowy. Więc to też będzie broń, która sama z siebie będzie osiągała odpowiednie prędkości. Trwa cały czas wymiana ognia i te obszary przygraniczne są już po stronie ukraińskiej ewakuowane, ale również ewakuowane są miejscowości po stronie rosyjskiej. W Krabie polskim, ale używanym na Ukrainie, jakby pan mógł widzom Defense 24 na YouTubie opowiedzieć tą historię, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Z kwoty niskiej, 11 milionów, dostaliśmy 2 miliony w sytuacji, gdzie jesteśmy państwem frontowym i Unii Europejskiej i NATO, więc to jest na pewno słabe, to po pierwsze. Być może nasz przemysł nie potrafił zadeklarować własnych pieniędzy, albo nie miał tych pieniędzy, żeby ta Unia miała do czego mu dopłacić, tak? To może być ten problem. No, nie spodziewaliśmy się tego, bo nigdy czegoś takiego nie było. No to są takie no, raczej nieprzyjemne sytuacje. Wydaje się, że zapomniał Siergiej Szojgu dodać, że w ciągu tych 8 dni zniszczono również 2 X-Wingi oraz Gwiazdę Śmierci. Rosja spada w rankingu, tak jak w tej anegdocie. Spada i będzie spadać. Spada i będzie spadać, tak jak w tej anegdocie związanej z walkami na Ukrainie, gdzie się mówiło, że przed inwazją to druga armia na świecie, potem druga armia na Ukrainie, a w czasie puczu Prigożyna druga armia w Rosji. Gdzie obecnie pan przebywa? Czy może pan tutaj powiedzieć, gdzie się pan znajduje? Jestem teraz na wschodzie Ukrainy, na Donbasie, a konkretnie w Kramatorsku. Czyli tak gdzieś jakieś, nie wiem, 18 km od linii frontu. Witamy Państwa serdecznie, to jest Defense 24 Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, ostatniego tygodnia. Co dla Państwa przygotowaliśmy w tym odcinku? USA testuje broń hipersoniczną. Co wiemy o sprawie? Także Komisja Europejska ogłosiła pakiet amunicyjny, 500 mln euro, w tym 2 miliony euro dla Polski. Porozmawiamy o tej sprawie. A także Rosja spada w rankingu, jeżeli chodzi o eksport uzbrojenia. Oprócz tego w programie łączymy się z Bartłomiejem Wypartowiczem, który zda relację, co dzieje się na Ukrainie, a także gościem specjalnym odcinka będzie Mateusz Egzen-Wodziński, który pomaga Ukrainie i organizuje pomocowe zrzutki. Połączymy się z nim także na Ukrainie. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę dla naszego programu. Zaczynamy. I witamy się po intro, witam się z Państwem. Michał Bruszewski. Maciej Szopa. Macieju, za chwilę porozmawiamy o broni hipersonicznej, ale połączmy się teraz z Bartkiem, który zda nam relację, co dzieje się na Ukrainie. Dziękuję, Michale, za głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 757 dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. kartamundurowa.pl. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to nie byliśmy świadkami jakichś znaczących postępów na froncie. Możemy powiedzieć, że sytuacja się stabilizuje, natomiast coraz częściej zaczyna mówić się o być może jakichś przyszłych operacjach ofensywnych Federacji Rosyjskiej i o tym dzisiaj między innymi porozmawiamy. Spójrzmy zatem na to, co się obecnie dzieje na froncie. Jeżeli chodzi o front południowy, to tutaj tak naprawdę na froncie chersońskim Ukraińcy nadal utrzymują, jak już tak naprawdę od pół roku, ten przyczółek w Krynkach. On nie jest likwidowany, mimo że Rosjanie twierdzą, że tego przyczółka tak tam naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o ten lewy brzeg Dniepru, to Ukraińcy mają tutaj w tym momencie 3 przyczółki. Rosjanie według tych informacji, które są podawane przez źródła ukraińskie, nadal próbują zlikwidować ukraiński przyczółek, ale bez większych rezultatów. Jeżeli chodzi o odcinek zaporoski, Rosjanie tutaj koncentrują swoje uderzenia nadal na okolicach miejscowości Robotyne. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Robotyne, to sytuacja jest tutaj dosyć dynamiczna. Zdarza się bardzo często, że Rosjanie wchodzą do wsi, po jakimś czasie zostają z tej wsi wyparci. Natomiast odnotowali niewielkie postępy na północny zachód od miejscowości Werbowe. Tutaj, jak widzą Państwo, te fragmenty udało się
Rosjanom przejąć. Być może tutaj Rosjanie będą koncentrowali się na po prostu zlikwidowania tego wyłomu, który został stworzony przez stronę ukraińską podczas tej letniej kontrofensywy. Natomiast jeżeli chodzi o okolice Awdijiwki, to tutaj te postępy rosyjskie, które miały miejsce jeszcze 2 tygodnie temu, znacząco wyhamowały. Udało się tak naprawdę po zdobyciu przez Rosjan Orliwki ustabilizować linię frontu. To dlaczego Rosjanie tak szybko na tym kierunku się poruszali, było spowodowane między innymi tym, że Ukraińcy nie zdołali przygotować linii obronnych po wycofaniu się z Awdijiwki, ani przed wycofaniem się z Awdijiwki. Trochę ciężko w to uwierzyć, bo miasto było bronione tak naprawdę przez 10 lat i Ukraińcy nie wpadli na pomysł, żeby stworzyć tam kolejną linię obrony. Jeżeli chodzi o te przygotowania, umocnienia, one były tworzone dopiero po wycofaniu sił ukraińskich, więc te terytoria na zachód od Awdijiwki zostały tak naprawdę opuszczone przez Ukraińców i tutaj nie było jakichś bardzo drastycznych walk i Ukraińcy opuszczając po prostu zostawili te tereny dla Rosjan. Jeżeli chodzi o te inne odcinki, no to sytuacja na froncie bachmuckim również bez większych zmian. Rosjanie nadal próbują atakować w kierunku Kliszczyjówki, natomiast bez większych sukcesów. I jeżeli chodzi o kierunek kupiański, tutaj również nie widzimy postępów strony rosyjskiej, nie widzimy też jakichś zysków terytorialnych strony ukraińskiej, więc można powiedzieć, że sytuacja się stabilizuje, być może po stronie rosyjskiej dochodzi do jakichś rotacji, przygotowań do innych operacji. Na ten moment te operacje, które były, zostały wyhamowane. Jeżeli chodzi o informacje, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, to rosyjski korpus ochotniczy wspólnie z Legionem Wolna Rosja nadal atakowali okolice właśnie Białgorodu i tutaj na granicy Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, między innymi przy regionie tym sumskim, trwa cały czas wymiana ognia i te obszary przygraniczne są już po stronie ukraińskiej ewakuowane, ale również ewakuowane są miejscowości po stronie rosyjskiej. Tutaj nadal trwają walki i pojawiają się w przestrzeni tej ukraińskiej, ale również na telegramach rosyjskich informacje, według których Rosjanie być może będą chcieli latem po ewentualnej kolejnej mobilizacji przystąpić do kolejnego ataku z północy, być może właśnie w kierunku Sum, z tego względu, że jeżeli chodzi o Charków, tam są po prostu przygotowane dużo lepsze umocnienia, dużo ciężej byłoby zdobyć Charków. Natomiast jeżeli chodzi o Sumy, to tam w tym momencie dopiero zaczynają być tworzone jakieś przygotowania inżynieryjne, kopane jakieś pozycje obronne, więc być może Rosjanie oczywiście muszą mieć do tego warunki, muszą mieć do tego sprzęt, muszą mieć ludzi, natomiast nie jest wykluczone, że przy tych brakach między innymi amunicyjnych ukraińskich, Rosjanie będą chcieli tutaj wyprowadzić jakieś operacje, tym bardziej, że Kreml twierdzi, że między innymi przez to, co się działo w okolicy właśnie Białgorodu i Kurska, potrzebna jest jakiegoś rodzaju strefa buforowa między Ukrainą a Federacją Rosyjską, więc patrząc tak naprawdę na te wypowiedzi, być może mogą to być jakieś zagrywki psychologiczne, a być może po prostu Rosjanie delikatnie informują o swoich przyszłych zamiarach. Jeżeli chodzi o inne ważne informacje i inne ważne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, to w dniu wczorajszym miał miejsce kolejny atak rakietowy Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to tutaj udało się im zestrzelić wszystkie środki napadu powietrznego użyte przez Federację Rosyjską. Atak głównie był przeprowadzony na stolicę Ukrainy, czyli Kijów. One od dłuższego czasu nie przynoszą Rosjanom jakiegoś większego skutku. Natomiast pojawiły się informacje, między innymi wywiadu brytyjskiego, w których sugeruje się, że być może, jeżeli ta pomoc dla Ukrainy nie będzie zwiększona, to niedługo nie wystarczy pocisków przeciwlotniczych w stronie ukraińskiej, żeby chronić swoje miasta, a to niestety niesie za sobą wiele ryzyk, między innymi kolejnej migracji. Na to powinniśmy być przygotowani jako państwa Europy Zachodniej,
albo poprzez przyjęcie tych uchodźców, albo poprzez po prostu zwiększenie pomocy dla Ukrainy, która teraz jest w dosyć trudnym położeniu, bo nie ukrywajmy, w tym momencie to Rosjanie mają na froncie inicjatywę i nic nie wskazuje na to, żeby Ukraińcy tą inicjatywę mieli w najbliższych miesiącach przejąć. No i w ostatnim tygodniu miało też miejsce spotkanie sztabu rosyjskiego. Sergiej Szojgu oczywiście pochwalił się tymi wszystkimi sukcesami, które miały miejsce w tym roku. Między innymi mówił o tych stratach grup dywersyjnych, które dokonywały ataku na Białgorod. I tutaj proszę sobie wyobrazić, że według Sergeja Szojgu w ciągu 8 dni tych operacji przeprowadzanych przez Wolność Rosji i przez rosyjski Korpus Ochotniczy, straty Ukraińców wyniosły 3,5 tysiąca żołnierzy, z czego 790 żołnierzy to są straty bezpowrotne. Zniszczono 23 czołgi, 34 pojazdy opancerzone, 11 Bradleyów oraz śmigłowiec Mi-8. Wydaje się, że zapomniał Sergiej Szojgu dodać, że w ciągu tych 8 dni zniszczono również 2 X-Wingi oraz Gwiazdę Śmierci. Natomiast te informacje podawane przez rosyjskiego ministra obrony zawsze wyglądają tak samo, zawsze są przeszacowane. Wystarczy tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę systemów HIMARS, które zostały według Sergeja Szojgu zniszczone, już przekraczają trzykrotnie to, co Stany Zjednoczone Ukrainie przekazały. Jeżeli chodzi o to podsumowanie, to by było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Michale, oddaję Ci głos. Bardzo dziękujemy Bartłomiejowi za raport z wojny. My przechodzimy do tematów merytorycznych, do naszej dyskusji. Amerykanie przeprowadzili ostateczne testy rakiet hipersonicznych produkcji Lockheed'a. Zyskaliśmy istotny wgląd w zdolności. I chciałbym, żeby to był taki przyczynek do dyskusji w ogóle o broni hipersonicznej na współczesnym polu walki. Twoje refleksje, Macieju, twój komentarz. Broń hipersoniczna była już na deskach kreślarskich, nazwijmy to, w Stanach Zjednoczonych od bardzo wielu lat. Natomiast Amerykanie w pewnym momencie sobie te sprawy odpuścili i pomimo czasem bardziej, czasem mniej obiecujących efektów tych prac, bo to różne firmy nad tym pracowały, badań nad silnikami, badań nad już gotowymi, nazwijmy to, pojazdami hipersonicznymi, bo to tak się określa, stwierdzono w pewnym momencie, że to jest w sumie kosztowne, że tych talibów przysłowiowych atakować pociskami hipersonicznymi nie ma sensu, bo wystarczą do tego zwykłe pociski. Czyli zasada koszt-efekt. Tak, tak. Natomiast te dwie zmarnowane, w mojej ocenie, dekady tak zwanej wojny z terrorem, kiedy ani za bardzo nie było postępów na Zachodzie, jeśli chodzi o wyścig w kosmos, szczególnie w tej pierwszej z tych dwóch dekad, nie było też postępów znaczących, jeśli chodzi o zaawansowane typy broni. Rozwijały się takie rzeczy jak marapy, jak osobiste wyposażenie, tak żeby czasem komuś się nic nie stało na misjach poza granicami kraju, na misjach wojny z terrorem. A tymczasem państwa takie jak przede wszystkim Chiny, bo Rosja jednak okazała się nieudolna pod wieloma względami, te państwa nie spały. I tam powstała broń hipersoniczna. Między innymi Chińczycy tutaj wiodą prym, mają broń hipersoniczną, mają zaawansowane pociski też przeciwokrętowe, niehipersoniczne, broń rakietową generalnie, którą mogą sięgać coraz skuteczniej i coraz dalej. Już teraz baza na Guam, na przykład amerykańska, która kiedyś była uważana za taki safe haven na tyłach ewentualnej wojny z Chinami, już takim bezpiecznym miejscem nie jest. Dlatego Amerykanie teraz nadganiają. Oczywiście mają potężny potencjał. Oni będą w stanie nadgonić i prawdopodobnie przegonić konkurencję.
Natomiast czym dlaczego ta broń hipersoniczna jest taka ważna? To nie chodzi tylko o tą prędkość, że powyżej 4 machów te pociski osiągają, przez co szybciej od wydania decyzji docierają do celu, ale też jest je trudniej przechwycić niż pociski naddźwiękowe, poddźwiękowe. I zachodzi poważna obawa, myślę, że ośrodki amerykańskie mają nawet pewność, że ta broń jest prawie nie do przechwycenia albo nie do przechwycenia przez systemy obrony powietrznej posiadane przez Zachód, szeroko pojęty, czyli Amerykanów, NATO i tak dalej. Rosjanie też twierdzą, że mają broń hipersoniczną, ale to jest tak... No właśnie, to chciałem też zapytać, bo ta broń hipersoniczna rosyjska była przedstawiana jako taka wunderwaffe, wręcz można powiedzieć, że propagandowy atut rosyjski, użyta na Ukrainie i co się okazało? Znaczy... No właśnie. To jest taka broń hipersoniczna po rosyjsku. Hiper? To znaczy, to jest część pocisku balistycznego Iskander, przerobiona na pocisk lotniczy, czyli bez tego członu, który wynosił tego Iskandera w powietrze. Tutaj tą pozostałą część wynosi myśliwiec specjalnie przebudowany MiG-31, który sam z siebie osiąga bardzo wysoką prędkość. On go odpala i ten pocisk, schodząc już potem, no to wykorzystuje prędkość tego myśliwca, który go niósł, plus własny napęd i wtedy opadając dopiero on osiąga na tym ostatnim odcinku lotu prędkość hipersoniczną. No ale to jest taka półhipersoniczna broń. Oczywiście skuteczniejsza niż klasyczna, ale te chińskie pociski mogą być jeszcze dużo groźniejsze, bo one mogą wznosić się na dużą wysokość, na przykład zamknięte w pocisku balistycznym i później pokonywać bardzo dużą odległość z prędkością hipersoniczną. Amerykanie testowali teraz pocisk zrzucany z kolei z bombowca B-52, który nie rozpędzi za bardzo tego pocisku, bo jest to samolot poddźwiękowy, więc to też będzie broń, która sama z siebie będzie osiągała odpowiednie prędkości. No i te rosyjskie półhipersoniczne kinżały bywały zestrzeliwane przez pociski Patriot używane przez Ukrainę. To samo w sobie pokazuje, że ta broń jest nie aż tak groźna, jak może być groźna broń chińska. Także Amerykanie w mojej ocenie będą teraz bardzo szybko dochodzili do chińskiego poziomu, czyli do tego, że będą wcierali do linii tą broń niedługo i prawdopodobnie, no, wydaje mi się, że będzie to broń o lepszych parametrach niż broń chińska. Tutaj ten test, o którym pisaliśmy, pisał nasz kolega redakcyjny Michał Górski, jest już dojrzałym prototypem funkcjonalnym, co oznacza, że jest to bardzo zaawansowane. Jeżeli jest rzeczywiście wola na posiadanie takiej broni przez Waszyngton, a moim zdaniem na pewno jest, no to ona naprawdę w perspektywie najbliższych kilku lat będzie dostępna. Chciałem jeszcze zapytać o Tajwan, dlatego że no wracają te informacje niepokojące z tego zapomnianego odcinka, no właśnie teatru działań, czy może oby nie, ale przyszłego frontu. Więc twoim zdaniem to nadganianie przez Amerykanów chociażby prac nad bronią hipersoniczną to jest efekt tego, że po prostu boją się działań chińskich i to jest odpowiedź na te działania chińskie? Znaczy, zacytuję klasyków, cytat często w Polsce teraz używany, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ale do jakiej wojny? No, broń hipersoniczna Stanom Zjednoczonym będzie potrzebna nie w konflikcie przeciwko Rosji, w mojej ocenie, raczej nie, tylko w konflikcie ewentualnym, oczywiście tylko z Chinami. Rosja, jak widać, drży przed perspektywą wejścia samolotu F-16 do służby w Ukrainie, także no, tam chyba nie potrzeba aż tak wyrafinowanej broni, jak
jaką jest droga broń hipersoniczna. To ma być straszak na Chiny, pokazanie Chinom. Znaczy, Chiny muszą być niepewne w wyniku swojej ewentualnej agresji na Tajwan. Jeżeli nie będą pewne, to jest duża szansa, że żadnego ruchu nie wykonają. Chińczycy są bardzo rozsądni, kalkulujący. To nie są Rosjanie, tak, którzy się rzucili z motyką na Księżyc. Na zasadzie jakoś to będzie. Także tu mu potrafiło znaczenia broni hipersonicznej. My jeszcze będziemy rozmawiali za chwilkę na temat tych 2 milionów euro dla Polski, jeżeli chodzi o produkcję amunicji, ale teraz połączmy się z Mateuszem Egzenem, który jest na Ukrainie i tak jak już wspominałem, jest to znana osoba w tych kręgach, które pomagają Ukrainie, organizuje między innymi przekazywanie aut właśnie dla Ukraińców, które się bardzo przydają, więc łączymy się teraz z Mateuszem Egzenem Wodzińskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Gdzie obecnie pan przebywa? Czy może pan tutaj powiedzieć, gdzie się pan znajduje? Jestem teraz na wschodzie Ukrainy, na Donbasie, a konkretnie w Kramatorsku. Czyli tak gdzieś jakieś, nie wiem, 18 kilometrów od linii frontu. Rozumiem, że jest pan w tym miejscu z uwagi na kolejną podróż, gdzie dostarczał pan auta lub będzie dostarczał. Czy może pan tutaj także powiedzieć nam więcej o tym konwoju, który pan organizuje? Tak. Jesteśmy tutaj właśnie po to, ja z moją ekipą, żeby auta dostarczyć i już właściwie to zrobiliśmy. Także tym razem udało się 4 przywieźć i przekazać. 4 auta, no i w sumie już ich będzie teraz 222. Także robimy to już od prawie 2 lat i to działa, no bo to nie jest byle jaka pomoc, pierwsza lepsza, tylko to jest czego ci żołnierze najbardziej potrzebują tutaj. Czyli na przestrzeni trwającej wojny można powiedzieć, że odwiedził pan te główne miejsca związane z walkami, Bachmut czy teraz Awdijivka. Gdzie pan bywał z tymi samochodami? No bywałem praktycznie we wszystkich tych miejscach, ponieważ to wynika z tego, że takie jest założenie, że my osobiście te auta zawozimy i przekazujemy żołnierzom, którzy no po prostu de facto właściwie wychodzą z okopów, odbierają je i jadą z powrotem walczyć. Nie chcemy żadnych pośredników tutaj, nie chcemy zostawiać tych aut, nie wiem, na przykład we Lwowie, bo później nie oszukujmy się, połowa z nich mogłaby nie dojechać tutaj. Także my od samego początku robimy to tak, że osobiście przekazujemy do rąk własnych żołnierzy i dzięki temu mamy pewność, że ta pomoc i te pieniądze, które ludzie wpłacają, no trafiają tam, gdzie mają trafić. Także no oczywiście byłem w Bachmucie, to było rok temu, w styczniu, w Awdijivce teraz parę miesięcy temu. No i ogólnie staramy się jeździć w te miejsca, które aktualnie są, w których aktualnie toczą się ciężkie albo najcięższe walki, no bo ponieważ te auta są tam najbardziej potrzebne. Nie ma sensu ich wozić do Odessy na przykład, gdzie no niezbyt się dużo dzieje. Ale na Donbasie, no w okolicy Awdijivki, w okolicy Doniecka, teraz Kupiańsk też, bardzo ciężkie walki się toczą, więc tutaj jeździmy najczęściej. Jaką przewagę dają takie auta terenowe Ukraińcom? No, tutaj ogólnie linia frontu jest bardzo, bardzo długa i to nie jest tak, że nie wiem, jest jedna armia w jednym miejscu, a druga w drugim i walczą ze sobą. To wszystko jest bardzo, bardzo rozproszone i do tego punktu, że do tego, że nawet no, żołnierze w domach po prostu mieszkają tutaj w przyfrontowych wioskach i gdziekolwiek oni się chcą przemieścić, czy nie wiem, na pozycje swoje na linii frontu, czy gdziekolwiek indziej, czy przetransportować rannych z frontu gdzieś tam do punktu stabilizacyjnego albo do szpitala, czy dowozić amunicję. No,
Wszystko to wymaga jakiegoś środka transportu, a drogi tutaj są, jakie są, albo ich w ogóle nie ma, więc tylko terenówki się sprawdzają. Oczywiście, no te terenówki, wojsko też ma swoje zasoby transportowe, ale ich jest o wiele za mało i no, nie wiem, no niecałą może godzinę temu przekazaliśmy auto dla 24. Brygady. To jest bardzo duża jednostka wojskowa i gość, który ją odbierał, no po prostu mówi, że no wojsko mu nic nie daje, jeżeli chodzi o auta. Także bez tej pomocy to on by nie mógł właściwie walczyć, no. Bo do swojej pozycji musi dojechać 20 km, 8 dni siedzi na pozycji i później wraca 4 dni i ma jakby na tyłach gdzieś tam odpoczynek. I tak w kółko. No to bez środka transportu oni byliby zupełnie unieruchomieni. Mówi się, że wojska ukraińskie są bardziej mobilne niż Rosjanie, szybsze. To też pokazała ofensywa na przykład charkowsko-iziumska, że oni bardzo, można powiedzieć, spektakularną ofensywę przeprowadzili dlatego, że byli bardzo szybcy, a jednak Rosjan się ocenia jako wolną armię. Rozumiem, że tutaj też te wasze terenówki mają wkład właśnie w tym, że takie opinie są. Mają oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o takie ofensywne działania, tak jak ta właśnie ofensywa, no to nie wiem, z półtora roku temu ona chyba miała miejsce, to terenówki raczej tam się nie sprawdzają. Jeżeli oni atakują i odbijają tereny, czy zdobywają, no to wykorzystują na przykład Humvee opancerzone. To jest coś pomiędzy, nie wiem, wozem wojskowym, a tę zwykłą terenówką. Czyli też jest szybkie, zwinne, ale jednak no, nadaje się do ataku. No bo taka terenówka nieopancerzona, to nie oszukujmy się. Ona będzie unieruchomiona w 2 minuty, jeżeli gdzieś tam oni wjadą na linię frontu. Natomiast te terenówki, owszem, umożliwiają całą jakby logistykę frontową. Czyli wywóz rannych to przede wszystkim z linii frontu, transport amunicji na pozycję i całą taką jakby logistykę no, tych rzeczy, z których oni, no i ludzi też, i wojskowych. Oni się tym po prostu przemieszczają. Jeżeli mogę zapytać, jakie były pana najtrudniejsze doświadczenia związane z frontem, z wyjazdami? No, myślę, że w ostatnim czasie kilka wyjazdów mieliśmy w okolice Kupiańska i no i tak można powiedzieć, że trochę jakby zaskoczyło nas to, że przez dłuższy czas było to taka, no taki, nie wiem, powiedzmy stabilny front. Niewiele się zmieniało, wiedzieliśmy, że tutaj można wjechać, tam można nocować, tam nie można jeździć. A teraz jak w Kupiańsku, czy tam w okolicach Kupiańska byliśmy kilka razy, no to tam rzeczywiście zmieniło się to o tyle, że sytuacja jest dużo bardziej dynamiczna. I ten front może się nawet o kilka kilometrów w jedną albo w drugą stronę w jeden dzień przesunąć. Więc już to też jakby wpływa na naszą logistykę, na to gdzie możemy jeździć, gdzie się mamy umawiać z tymi żołnierzami, żeby jednak no, nie zginąć, bo nie musimy im do okopów wjeżdżać, żeby auta przekazać, prawda? Możemy to zrobić 10, 15, 20 kilometrów dalej gdzieś. No ale to rzeczywiście, no i jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że jest jakiś ostrzał, gdzie no nie spodziewaliśmy się tego, bo nigdy czegoś takiego nie było, no to są takie no, raczej nieprzyjemne sytuacje, tym bardziej, że no ja mam też ekipę, jedziemy na przykład, nie wiem, w 5-6 osób. Część z nich jest tutaj pierwszy raz, to dla nich to jest w ogóle ciężkie przeżycie. Także najlepiej takich sytuacji unikać, no ale to też pokazuje, że się ta wojna zmienia cały czas. Zresztą ostatnio też widać wyraźną zmianę w sensie takim, że Ruscy bardziej jakby w głąb Ukrainy od linii frontu monitorują całe te tereny. Czyli tak jak, nie wiem, teraz jesteśmy w Kramatorsku, to oni mają możliwość obserwacji tego całego tutaj terenu, tej okolicy. I
jeżeli znajdą jakiś, nie wiem, bardzo cenny obiekt czy coś, mogą wysłać rakiety w to miejsce. Tego wcześniej nie było i takie miejsca, nie wiem, 30-40 km od linii frontu były raczej bezpieczne. No teraz już się okazuje, że jednak nie są one bezpieczne, no i też się trzeba z tym liczyć. Na przykład Charków, to on nie, Charków nie jest blisko frontu, ale jest blisko granicy z Rosją, 30 km tylko, więc Ruscy co noc ostrzeliwują ze swojego terytorium to miasto. Wykorzystują do tego takie no, nieprecyzyjne rakiety typu S-300 i po prostu stopniowo równają to miasto z ziemią, no, bo to nie ma jakby żadnego celu militarnego, bo to jest nieprecyzyjne, więc no, strzelają, żeby niszczyć. No i tyle. No. Tak to wygląda. Kiedyś, no, do niedawna no, bardzo często nocowaliśmy w Charkowie, bo to jest świetny punkt jakby przed dalszym wyjazdem na Donbas. No ale teraz już tego nie robimy, bo tym bardziej, że kilka hoteli tam już ostrzelali, więc to akurat nie jest przypadek, że trafiają w hotele. Tak więc no, za blisko też tej granicy z nimi nie można się zapuszczać i przebywać. No, tak jak my, nie wiem, jedziemy na front przekazać auta, robimy to, spotykamy się z nim, przekazujemy auta i co? I wracamy do domu, no, bo tu ogólnie to tutaj no, za długo nie ma co przebywać. Czyli jak Państwo słyszą, nawet na zapleczu frontu bezpiecznych miejsc oczywiście nie ma, niestety. Ja chciałem jeszcze zapytać Pana, bo Pan wspominał o swoich doświadczeniach w Krabie polskim, ale używanym na Ukrainie. Jakby Pan mógł widzom Defense24 na YouTubie opowiedzieć tą historię, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa. To ta historia to już się z półtora roku temu zaczęła. No po prostu poznałem żołnierzy z 26 Brygady. To są artylerzyści, którzy korzystają z Krabów od samego początku, od tego momentu, kiedy Ukraina otrzymała je. I no i ode mnie wtedy oni otrzymali jakieś tam dwa auta. Później chyba jeszcze jedno, no i w podziękowaniu wtedy zabrali mnie na... No to miało być obejrzenie Kraba, tak? Żeby sobie porobić jakieś zdjęcia, coś popatrzeć, jak to wygląda, ale się okazało, że oni mnie po prostu do niego wrzucili do środka. Gdzieś tam to pojechało, coś ponastawiali jakieś współrzędne i pozwolili mi dwa razy przycisnąć guzik, że tak powiem, czyli strzelić. No i oczywiście po tych dwóch strzałach oni dalej gdzieś tam uciekali, bo to jest taka taktyka, żeby cały czas praktycznie być w ruchu, zatrzymywać się tylko na strzał i dalej uciekać, żeby właśnie no, ogień kontrbateryjny ich nie dosięgnął. No to był taki pierwsze moje doświadczenie z Krabem. Później jeszcze było no też ostatnio drugi raz z niego strzelałem z moim znajomym. Natomiast tutaj to już była inna strategia. Już to nie było też takie właśnie krążenie cały czas po terenie, tylko krab był, ma swoją jakby jamę wykopaną, siedzi on w tej jamie i tylko wyjeżdża tam, nie wiem, 20-30 metrów do przodu, strzela i jest z powrotem wjeżdża do jamy i do klatki. I on tam siedzi cały czas. Także to już nie jest jeżdżenie i uciekanie, bardziej takie, no nie wiem, pozycyjne wykorzystanie kraba. No ale to oni stosują różne taktyki. Czyli wzięto pana nie tylko na zdjęcie, ale na taką poważną przejażdżkę. No jak pan się czuł, jak wychodził pan z wnętrza kraba? Nie, no czułem się bardzo dobrze, bo po pierwsze to jest polski sprzęt, więc... Zresztą no ja ich dosyć mocno wypytywałem o to, czy to się sprawdza, czy nie. No to oni są zachwyceni do dzisiaj. Bardzo dobrze zawsze mówią o krabie. No teraz tym bardziej, bo to się już prawie 2 lata sprawdza tam. Rzeczywiście one działają i w warunkach wojennych, frontowych dają radę. Także no dla mnie to było super doświadczenie i żadnych...
Jakby wyrzutu sumienia nie miałem z tego powodu. Panie Mateuszu, chciałem jeszcze zapytać, ja wiem, że wielokrotnie pan był o to pytany, tak trochę na koniec. Jak to się zaczęło? Jakie były pana pierwsze kroki? Jakie były pana motywacje? Pewnie wydające się oczywistymi, ale chciałem właśnie o to podpytać. Jak się zaczęło? To się zaczęło tak, że no i na początku to ja byłem praktycznie sam. W sumie za pierwszym razem ja postanowiłem podarować swoją starą terenówkę. To było w czerwcu 2022 roku, czyli 3 miesiące po rozpoczęciu tej wojny. No i któregoś tam 10 czerwca pojechaliśmy z sąsiadem po prostu do Kijowa i przekazaliśmy to auto. Ono akurat trafiło do białoruskich ochotników, czyli do pułku Kalinowskiego. No i jednocześnie założyłem zbiórkę, bo myślałem, że ze 2-3 auta jeszcze dodatkowo mogę kupić i zawieźć. I tak to stopniowo się rozwijało. Natomiast przez pierwsze miesiące to szło dosyć powoli, ponieważ akurat trafiłem na ten okres letni, czyli właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy tutaj wszędzie jest bardzo sucho. I te terenówki nie są aż tak potrzebne, jak na przykład obecnie, czyli właśnie, nie wiem, listopad, grudzień, styczeń, marzec, to są te miesiące, gdzie tutaj jest pełno błota wszędzie i bez terenówki nie, no nie da się tu praktycznie nigdzie przemieszczać. Także dopiero po jakimś czasie, jak przyszła jesień i zrobiła się naprawdę, no, breja wszędzie, to ludzie też zaczęli na w internecie, na filmikach zaczęli zauważyć, że wszędzie tutaj jeżdżą pick-upy. I ci żołnierze tylko tym się poruszają no i też się okazało, że już jeden gość właśnie no, wozi te pick-upy na front. I tak to się potoczyło. Może jakby stopniowo zbiórka się rozrastała i cała się akcja rozwijała. No, do dzisiaj w sumie. My oczywiście, tak, ja też ze swojej strony zachęcam do wsparcia akcji Exena. Pod naszym materiałem na dole tutaj będzie link do zbiórki pana Mateusza. Tutaj postawimy kropkę. Przede wszystkim życzę panu bezpiecznych podróży. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia. Moim i Państwa gościem był Mateusz Egzen-Wodziński, który pomaga Ukrainie. Jak Państwo słyszeli, bardzo ważna historia i jeszcze raz zachęcam ze swojej strony do wspierania zbiórki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No, mieliśmy w ostatnich dniach burzę medialną w Polsce, bardzo mocno też zaangażowaną politycznie, bo różni politycy jakby oskarżali jedni drugich, kto jest winny temu, że Polska dostała no jednak wyjątkowo małą kwotę, 2 milionów euro, jeżeli chodzi o ten pakiet produkcji amunicji, pakiet Komisji Europejskiej, który opiewa na 500 mln euro. I faktycznie ta suma zwłaszcza jest zaskakująca, jeżeli porównamy do kwot, które na przykład otrzymali Węgrzy, 27 milionów euro. Finlandia, Szwecja, no to zrozumiałe, też w pewien sposób państwa frontowe, NATO, nowe państwo, więc to jest jakby sytuacja jasna. No i oczywiście największym beneficjentem tego pakietu są Niemcy. I tak mówię oczywiście, no bo pewnie tego się spodziewaliśmy, ale czy właśnie tego powinniśmy się spodziewać? Twój komentarz, Maciej, jak ty oceniasz tą całą sytuację? Znaczy z tymi Węgrami też bym się nie rozpędzał, bo to firmy niemieckie na Węgrzech no właśnie dostały te środki. Także co mnie cieszy, bo gdyby rzeczywiście Viktor Orban dostał te pieniądze zamiast Polski, to by to było bardzo niepokojące. Natomiast trzeba pamiętać, że myśmy nie złożyli wniosków o 500 milionów, no ani o 100 milionów. I tylko tutaj myśmy, przecinek, 11 milionów euro, złożyliśmy o taką kwotę. Myśmy złożyli o 11 milionów euro, czyli o mniej niż 1/3 tego, co dostali ci Węgrzy, już nie wspominając o Niemcach, którzy dostali tam 70 parę milionów, zdaje się. Także nasze firmy dostały mniej więcej 20% tego, o co w ogóle wnioskowały. No to 20%, wiele firm i wiele państw wnioskowało i nie dostało, albo dostało też dużo mniej niż chciało, więc Polska nie została potraktowana jakoś gorzej.
No tak, ale my jesteśmy jednak w geostrategicznie kluczowym miejscu. Oczywiście. Po drugie, to już teraz porozmawiamy też o tym, dlaczego taką małą kwotę aplikowaliśmy, bo być może tutaj też został popełniony błąd. Natomiast jedna rzecz, która mnie zastanawia, to czy firmy niemieckie na przykład, aplikujące w tym projekcie, czy one podeszły tak samo rzetelnie jak polskie do zapewniania swoich zdolności produkcyjnych? Czy to nie było na zasadzie, to jest melodia przyszłości i my zakładamy, że możemy tyle wyprodukować, dlatego aplikowaliśmy o dużo? A polskie firmy na przykład podeszły do tego tak rzetelnie, że po prostu podały. My mamy zdolności produkcyjne, uważamy na 11 milionów, dlatego tyle aplikujemy. To znaczy tak, te pieniądze miały być i będą dane na zasadzie nie takie, że dajemy pieniądze, żebyście sobie zbudowali linie produkcyjne dodatkowe do amunicji, tylko wy wykładacie jakieś pieniądze, a my wam to dofinansowujemy. No, standardowy program unijny, można powiedzieć, pod tym względem. Być może nasz przemysł nie potrafił zadeklarować własnych pieniędzy, albo nie miał tych pieniędzy, żeby ta Unia miała do czego mu dopłacić, tak? To może być ten problem. A na przykład przemysł niemiecki posiadał takie środki własne. O przemyśle niemieckim możemy dużo złego powiedzieć, ale możemy też powiedzieć sporo dobrego, między innymi to, że no, posiada i know-how, i kadry nadal, i posiada też pieniądze. Także tutaj też to może być przyczyna. Poza tym mi się wydaje, że jest jeszcze inna kwestia. To znaczy, że po zimnej wojnie wiele linii produkcyjnych zostało zamrożonych, pracował na pół gwizdka na zachodzie i tak dalej. Wiadomo, wieczny pokój, dywidenda pokoju i tak dalej. Być może bardziej łatwiej jest odmrozić, nasycając je pieniędzmi, linie produkcyjne niemieckie, które zostały odziedziczone po latach, no, 90. powiedzmy, niż inwestować te środki w linie polskie. Nie mówię, że tak jest, tylko to jest moja teoria. Sprawa nie jest taka oczywista. Być może uznano, że bo tu nie chodzi o to, że jakieś państwo ma, ale wydaje mi się, znaczy ja jestem zawsze optymistą, wydaje mi się, że Unii nie chodzi o to, ja że... Ja jestem bardziej pesymistycznie nastawiony. Że Unii Europejskiej nie chodzi teraz o to, żeby załatwić pieniądze państwu, które ma większe wpływy i tak dalej. Stanęliśmy naprawdę przed widmem czegoś bardzo poważnego. To raz. I naprawdę chodzi o to, żeby efektywnie produkować tę amunicję. Po drugie, te pieniądze, 0,5 miliarda euro, to nie są duże pieniądze. Powiedzmy to sobie otwarcie. W skali Unii to w ogóle są jakieś grosze. Więcej wydajemy pewnie na dokarmianie jakiegoś gatunku, jakichś zwierząt w Unii Europejskiej niż na ten program. Więc to nie są pieniądze, o które państwa wielkości Polski czy Niemiec mogłyby się bić, sobie wyrywać je. To realnie niewiele zmienia. Oczywiście one zainwestowane w fabryki amunicji, czy dokładnie nawet materiałów wybuchowych i prochów do amunicji, bo to chyba o to głównie chodziło, tak. One mogą tam coś zmienić. Natomiast czy ktoś by tutaj próbował jakichś takich gierek, jakichś takich świństewek dla tak małych pieniędzy, że Polska mogłaby sama wyciągnąć teraz z kieszeni 0,5 miliarda czy 100 milionów euro, bo przecież Polska by się i tak nie ubiegała 0,5 miliarda i zainwestować je w nasze fabryki amunicji. Także ja tutaj zgodnie z zasadami logiki spisku nie widzę. Raczej widzę kwestie proceduralne. Polskie fabryki złożyły o stosunkowo małe środki. 20% z tego otrzymały. No nie jest, 20% to nie jest może za dużo, no ale to nie jest tak, że zostały pominięte. Poza tym, to jest tylko 1/4 programu, jeśli chodzi o kwoty, bo to łącznie ma być 2 miliardy, mają być składane wnioski w kolejnych elementach tego programu.
być może nasze firmy, nasz przemysł, a już szczególnie teraz po tym, jak mleko się wylało w tej pierwszej części przemysłu, będą składały kolejne wnioski. Być może tam bardziej nasz przemysł upatruje, bo to kolejne wnioski będą dotyczyły innych elementów produkcji amunicji. Być może tam mamy większe atuty, więcej możemy zadeklarować, więcej możemy zainwestować, tak żeby to miało sens. Także ja tu afery nie widzę, to zostało rozbuchane oczywiście politycznie. Obecna opcja rządząca szuka winnych w poprzedniej, poprzednia w obecnej. Natomiast czy obecny rząd mógł, jak tam niektórzy mówią, załatwić pieniądze, bo ma dobre, ma chody w Unii Europejskiej? No wydaje się, że nie, bo wnioski zostały złożone zanim obecny rząd w ogóle przejął władzę w połowie grudnia. Także tutaj tego bym akurat nie widział. Tutaj zadam dwa otwarte pytania, bo oczywiście to jest jakby w pewnym sensie nasza spekulacja. Po pierwsze jednak chyba tym głównym czynnikiem, który wywołał burzę w mediach, były proporcje. Czyli jednak z niskiej kwoty, tak jak wspomniałeś, gdzie nawet dla budżetu państwa polskiego to nie są duże pieniądze, ale jednak z kwoty niskiej, 11 milionów, dostaliśmy 2 miliony w sytuacji, gdzie jesteśmy państwem frontowym i Unii Europejskiej, i NATO, więc to jest na pewno słabe, to po pierwsze. I po drugie, i to już jest takie pytanie otwarte, jak będzie realizowany ten program, bo zastanawiam się, jaka będzie efektywność na przykład przemysłu niemieckiego w wdrażanie tego programu, no bo problem z produkcją amunicji czy problem z rozwijaniem linii produkcyjnych mają wszystkie przemysły zachodnich państw. No wiadomo, że tutaj Amerykanie mają ogromny potencjał, no ale w Europie wszyscy mają ten problem, więc jestem ciekawy, jak ten program będzie realizowany przez Niemców i tutaj warto, żebyśmy się tej sprawie przyglądali, no bo oni dostali największe środki, więc zadeklarowali największą możliwość rozwoju, ale czy tak będzie w rzeczywistości? Tego po prostu nie wiem. To pokaże przyszłość. No, tu można mieć obawy, biorąc pod uwagę zachowania Niemiec, chociażby w kontekście pocisków Taurus, afery z podsłuchami, no i to, że mówi się o tym, że niemiecki wywiad i w ogóle aparat władzy jest zinfiltrowany mocno przez Rosjan, tak? No to tu można mieć obawy. Ja też oczywiście wolałbym, żeby Polska dostała więcej pieniędzy, najlepiej więcej niż zawnioskowała. Natomiast no, musimy mieć jakąś wiarę w naszych rządzących, bo co innego nam pozostaje. Tak? No, w Putina chyba wierzyć nie będziemy. Tak, tak. Wiesz, dlatego też zauważyłem tą kwestię związaną z Węgrami. Jak sam wspomniałeś, tutaj chodzi o filie niemieckich firm zbrojeniowych na Węgrzech. Natomiast też wiele osób, czy dziennikarzy, czy ekspertów może pytać, no jak to Węgry wstawiały nogę w drzwi tych wszystkich negocjacji na przykład z Ukrainą, prawda? Były takim trochę koniem trojańskim rosyjskim w Europie i dostają... Były i są. I są i dostają więcej środków niż my. I tutaj mogą się pojawić głosy, no tak, ale Węgrzy lewarują swoją pozycję, twardo negocjują, to dostają więcej pieniędzy, więc to też państwa zostawiamy z tą kwestią. To znaczy ja bym nie chciał, żeby państwo tu odnieśli takie wrażenie, że Polska straciła jakąś szansę przez ten program i tak dalej. Polski przemysł amunicyjny w tej chwili ma olbrzymie zamówienia i z Polski, i z zagranicy, już nie wchodzą w szczegóły, także pieniądze tam się pojawiły i ten przemysł nawet za własne środki. I to można przeczytać u nas na stronie. Ja na przykład pisałem takie artykuły o rozwoju na przykład Nitrochemu. Ten przemysł się rozwija. On jest skazany na to, żeby się teraz rozwijać. Także to nie jest tak, że przepadła jakaś szansa tutaj tak. Nasza rozwojowa. Zwłaszcza, że kierunek już jest obrany, tak, Narodowa Rezerwa Amunicyjna, zwiększanie zdolności produkcji amunicji, jakby ten krok już jest jasny poza dyskusją. W grudniu zdaje się 300 tysięcy nabojów, żeśmy zamówili, tak, do artylerii. Więc mamy, kierunek jest znany, tutaj mamy nadzieję, że ponadpartyjna zgoda co do tego, że musimy stawiać na amunicję. Wojna na Ukrainie pokazała, jak to dzienne zużycie amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej, wygląda. Zachód niestety do takiego konfliktu gotowy nie był, ale musimy odrabiać tą lekcję teraz, natomiast my przechodzimy do następnego tematu, którym też zakończymy naszą dyskusję. No właśnie, pisałeś, Macieju, o tym, że Rosja
spadła w rankingu, jeżeli chodzi o sprzedaż swojej broni. No to się musiało stać, tutaj nie bez przyczyny się uśmiecham, bo czekałem na te wyniki i się doczekałem. Rosja leci z drabiny, tam chyba nawet w tytule to było. Tak. Z wielu względów. Po pierwsze, rosyjskie systemy uzbrojenia się skompromitowały. Jeżeli państwo, które ma na papierze drugi albo trzeci siły powietrzne świata, nie jest w stanie wywalczyć dominacji powietrznej nad państwem, które no, było takim średniakiem i to takim opartym o technologie też wschodnie. Fakt, że z dobrą obroną przewrotniczą, no ale mimo wszystko, no, jeżeli Rosja nie była w stanie tego dokonać tymi samolotami, a jednak rzuciła swoje najnowsze lotnictwo z najnowszymi pociskami, użyło też kinżałów, które się okazało, że właśnie tak jak już mówiliśmy, tak, patrioty mogą zestrzeliwać, no to nie zachęca do kupna ich wyrobów. O czołgach już nie wspomnę, które wylatują w powietrze z całymi załogami, podczas gdy w tego Abramsa, no giną te Abramsy, starej wersji zresztą, ale no to są bite, w końcu eksploduje im izolowana komora amunicji, jeszcze często załoga żywa stamtąd wychodzi, ucieka, żeby walczyć na następnym Abramsie. Widać po prostu tą dysproporcję jakościową, już nie będę się może dalej w to zagłębiał. Druga sprawa. Amerykanie w 2017 roku za prezydenta Trumpa, tego, który teraz, na którego Putin czeka jak na jakiegoś zbawcę, tak, za prezydenta Trumpa została ustawa Katza podpisana, dzięki której Amerykanie z automatu mogą obciążać sankcjami państwa, które w ogóle kupują broń od Rosji. I ta ustawa skasowała rosyjski eksport już wcześniej. Na przykład samolot Su-35 prawie nigdy nie został sprzedany. W zasadzie na eksport poszedł tylko do Chin, które kupiły sobie jeden pułk, żeby wyciągnąć z niego co się da. A kiedy Rosjanie chcieli sprzedać drugi pułk, to Chińczycy powiedzieli, przepraszam, ale my już robimy samoloty J-16, które są lepsze od waszych Su-35. Teraz Iran to weźmie, no ale Iran to jest taka druga Rosja, tylko mniejsza, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową. W tej chwili, po tej agresji, to już w ogóle z przyczyn politycznych mało jest strach przed kupowaniem broni od Rosjan. Nie tylko dlatego, że ona jest kiepska, nie tylko dlatego, że można mieć problemy z USA i w ogóle na arenie międzynarodowej polityczne, ale też dlatego, że nie wiadomo, kiedy Rosja w ogóle dostarczy tę broń, bo różne eksportowe wyroby rosyjskie pojawiły się już na frontach ukraińskich, bo Rosjanie nie mają czym łatać dziur, więc jest jeszcze problem z dostawami. W tej chwili Rosja, zgodnie z tym artykułem, który pisałem, on był na podstawie raportu Instytutu SIPRI robiony, czyli nie jest wyssany z palca, Rosja zamiast do kilkunastu czy dwudziestu kilku krajów na świecie, eksport w zeszłym roku sprzedała broń do trzech krajów, z czego jednym były Chiny, które no, głupie by było, jakby jeszcze nie brały tych tanich, a nadal dobrych, przynajmniej na chińskie standardy, silników na przykład lotniczych. Dwa pozostałe kraje to Iran, który nie ma innego wyjścia, jeśli chodzi o import broni. Trzeciego kraju nie pomnę, ale to jest jakiś chyba mało istotny kraj z Afryki. I wydaje się, że... Rosję wyprzedziła Francja, która no, święci triumfy, jeśli chodzi o sprzedaż Rafale i tak dalej. Generalnie ta sprzedaż w ostatniej pięciolatce dorównała rosyjskiej, bo to jest po średnio 11 miliardów dolarów rocznie. Tamta Francja tam o włos jest przed Rosją, ale ten trend będzie się pogłębiał, ponieważ no już nawet nie dlatego, że ta Francja sobie dalej dobrze radzi, ale dlatego, że ten artykuł jest o ostatnich 5 latach, a nie o ostatnim roku. Natomiast w roku 23 w stosunku do 22 jeszcze spadło o połowę. Także Rosja nie utrzyma tego trzeciego miejsca, na które teraz spadła w mojej ocenie. Ona spadnie poza Chiny, poza Niemcy, poza Wielką Brytanię i Włochy, w mojej ocenie. No i Koreę Południową.
Natomiast eksport broni był źródłem 5-10% chyba eksportu rosyjskiego, jeśli chodzi o środki finansowe. Także to samo w sobie no jest ciosem, ale nie nokautem. Ale z drugiej strony sprzedaż broni do innych krajów to też jest możliwość wymienia się doświadczeniami. To jest impuls do rozwoju technicznego u siebie i tego Rosjanie już nie będą mieli. Czyli Rosja spada w rankingu, tak jak w tej anegdocie. Co spada się... i będzie spadać. Spada i będzie spadać, tak jak w tej anegdocie związanej z walkami na Ukrainie, gdzie się mówiło, że przed inwazją to druga armia na świecie, potem druga armia na Ukrainie, a w czasie puczu Prigożyna druga armia w Rosji. Ale to oczywiście anegdotycznie. My doszliśmy do kropki. To wszystkie tematy, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. W studiu był ze mną Maciej Szopa. Bardzo dziękuję, Maćku. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa rozmowa, a na łączach byli z nami Bartłomiej Wypartowicz, który przedstawił raport z wojny, oraz Mateusz Egzen-Wodziński, któremu bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, Michał Bruszewski.